Słownik polsko-europejski to program, w którym przy pomocy specjalistów, dziennikarzy i językoznawców staramy się wyjaśnić często trudne pojęcia związane z funduszami europejskimi. Odwiedzamy miejsca, które dzięki unijnym funduszom odzyskały swój dawny blask. Dziś przyjechaliśmy do Górek Wielkich. To właśnie tu, w okresie międzywojennym, dwór rodziny Kossaków był miejscem działalności pisarskiej Zofii Kossak. Właśnie do tego miejsca przyjeżdżali znani pisarze i malarze, m.in. Maria Dąbrowska, Jan Parandowski, Melchior Wańkowicz czy Witkacy. W 1939 roku wybucha II wojna światowa i rodzina musi opuścić dom. Dwór zajmują Niemcy. W 1945 roku dwór zostaje spalony. Skomplikowane koleje życia nie pozwoliły Zofii i Zygmuntowi bronić dobytku rodzinnego przed dewastacją, aż do powrotu z przymusowej emigracji w 1957 roku. Wczesną wiosną przybywają do Górek. Zofia Kossak w jednym z listów napisała wtedy: drzewa porosły jak wieże, wierzby nad pustym dziś basenem ogromne. Chciałam ucałować próg, ale gąszcz tarniny zarósł wejście. Los dworu zmienia się, gdy pod koniec lat 90. właścicielem i zarządcą majątku zostaje fundacja imienia Zofii Kossak. Udaje się pozyskać unijne dotacje. Rozpoczyna się realizacja projektu adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich otoczeniem w Górkach Wielkich na cele kulturalne. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 1,8 miliona złotych, w tym dofinansowanie to 1,5 miliona złotych. Prace rozpoczynają się we wrześniu 2009 roku. Rok później obiekt zostaje otwarty. To nowoczesne centrum kultury i sztuki, w którym znajdują się stanowisko informacyjne, klasa przeznaczona na warsztaty dla dzieci i młodzieży, sale wystawiennicze, sceny teatralne i koncertowe. Wszystko wokół pięknego parku. To wszystko znajduje się w środkowej części ruin. Pozostałe dwa skrajne segmenty pozostały niezadaszone. To właśnie tu odbywają się imprezy plenerowe i właśnie tu ja spotkam się dziś z moimi gośćmi. A ci goście to Anna Fenby-Taylor, wnuczka Zofii Kossak oraz Małgorzata Handzlik, eurodeputowana. Witam Panie. Dzień dobry. Tak jak mówiłem, jesteśmy w tym miejscu, które stanowi jedno z dwóch segmentów tych ruin, które pozostały po dworze rodziny Kossak. Jest dziś trochę zimno, to trzeba przyznać od razu, ale to miejsce jest tak właśnie zaplanowane. Tu odbywają się między innymi koncerty plenerowe. Jak najbardziej. Idea jest, żeby surowe mury towarzyszyły właśnie bardzo współczesnemu budynku, który tutaj powstał w środku, w otoczeniu właśnie tych ruin. Będziemy znów rozmawiać o trzech słowach. Na początek promocja. Promocja to jest przede wszystkim okazyjne proponowanie jakichś określonych towarów. Obniżka jakaś, w skrócie obniżka. Promocja jest dbaniem o to, żeby coś, co jest, było powszechnie znane. Promocja? czyli na przykład dodatkowo dodawano jakiś gadżet do produktu. Czyli możemy coś dostać w okazyjnej cenie lub w większej ilości. Coś taniej. Nie, promocja to jest, brakuje mi słowa. To jest coś, co jest po tańszej cenie po prostu. No albo o promowanie mi chodzi. Właśnie, że coś się promuje. Oczywiście nie chodzi tu tylko i wyłącznie o produkt detaliczny. Może to być również produkt kulturalny. Promocja to jest na przykład promocja. Czym jest promocja? Promocja jest promocją. Promocja, przynajmniej od XVI wieku, posiada dwa znaczenia. Pierwsze to nadanie stopnia naukowego. Drugie znaczenie, o wiele szersze, łączy się z pomocą, protekcją, wstawiennictwem. Te dwa zakresy mają niezwykle trwałą historię i właściwie sięgają czasów nam współczesnych. Dopiero na przełomie XX i XXI wieku w słownikach pojawia się o wiele szerszy zakres tego pojęcia. Pierwsze to oczywiście tradycyjnie nadanie stopnia. Drugie
to oczywiście przyznania uczniowi prawa do uczenia się w następnej klasie. Trzecie znaczenie to wzmożenie działalności reklamowej. Wreszcie czwarte, najważniejsze dla wielu, to jest związane ze sprzedażą nowego towaru, nowego typu usług, celowo po obniżonych cenach. Ten szeroki zakres znaczenia promocja jest żywy właściwie do chwili obecnej. Promocja. Dlaczego ta promocja jest tak ważna? No między innymi my tutaj właśnie promujemy fundusze europejskie. Promocja jest jednym z bardzo istotnych celów, jeżeli chodzi o fundusze unijne. Promocja służy identyfikacji po prostu tych funduszy unijnych i takim głównym celem promocji jest uświadamianie społeczeństwu, do czego służą właśnie fundusze unijne, po co je mamy, jak z nich korzystać. I takim jakby podstawowym celem promocji jest wspólny system identyfikacji wizualnej. No, strasznie brzmi, ale mówiąc prosto, to chodzi po prostu o to charakterystyczne logo, które umieszcza się, nie wiem, na budynkach, na mostach, na odcinkach dróg, mówiące o tym, że właśnie ten obiekt, ta droga została wybudowana właśnie z funduszy unijnych, czyli promowanie po prostu, pokazywanie, do czego mogą te fundusze być wykorzystane i do czego mogą służyć. Mówiąc o promocji w kontekście funduszy unijnych, należy pamiętać, że to są również billboardy, ulotki, filmy, można korzystać z internetu, bo te instytucje, które zarządzają danymi projektami, czy dane działania wykonują, jak również beneficjenci, czyli te osoby, które korzystają z funduszy unijnych, na nich nakładane są właśnie takie obowiązki promocyjne i przez to te fundusze mogą się stawać bliższe społeczeństwu i obywatelom. Promocja, ale w tym przypadku chyba najlepszą promocją jest oczywiście ta tablica biała przed budynkiem, ale najlepszą chyba promocją jest właśnie to, co widać, prawda? To, co się udało zrobić za te pieniądze. Oczywiście, bo to jest to, co przyciąga ludzi. Tu nie mam żadnej wątpliwości. No i u nas nie ma biletu wstępu. To też trochę ludzi dziwi, ale my od razu mówimy, no bo dzięki funduszom unijnym to się tutaj udało stworzyć i dlatego po prostu jest taki wpis, trzeba się podpisać, że się odwiedziło. To miejsce odwiedziło. Tak. Mhm. Ale od razu na wstępie jest to, że dzięki funduszom unijnym nie ma biletu wstępu. Kolejne słowo, które pojawia się, kiedy mówimy o funduszach europejskich, to priorytet. Priorytet, no to jest jakieś działanie ważniejsze od innego, według hierarchii menedżera albo ogólnie osoby zarządzającej. Priorytet, czyli coś ważniejsze od czegoś, jeżeli coś ma priorytet. Coś, czemu nadajemy pierwszeństwo. Coś, co ma większe znaczenie. Coś, co jest najważniejszy cel w życiu. Jakiś cel najważniejszy. Priorytet, coś szybkiego, coś, co mogę szybko załatwić. Priorytet, coś najważniejszego, ponad wszystkim. Priorytet. Przyznam się Państwu, że nawet nie zajrzałem do literatury ekonomicznej, gospodarczej, no bo w moim odczuciu, przeciętnego w sensie statystycznym, użytkownika języka polskiego, priorytet nie może nie być uprzywilejowaniem czegoś, pierwszeństwem dla czegoś. Jeśli ja się szczególnie czymś interesuję, to powiem, że te badania nad czymś, nad czym ja się szczególnie interesuję, mają w moich poczynaniach miejsce priorytetowe, czyli uprzywilejowane, bo zasługują na to. W danym momencie priorytetowe powinny być działania na rzecz tego czy tego. Uprzywilejowanie, forowanie czegoś, ale forowanie nie subiektywne, prawda, jakieś takie impresyjne, tylko wynikające z racjonalnych przesłanek, że dla tych działań przewidujemy, no, priorytet. One będą miały pierwszeństwo. No właśnie, pani poseł, priorytet. Tak, priorytet
w kontekście funduszy unijnych to bardzo szczególny zespół działań, który służy bardzo szczególnemu celowi, a te cele wyznaczane są właśnie przez programy unijne. Takim przykładem szczególnego priorytetu może być kapitał ludzki albo regionalny program operacyjny województwa śląskiego, który mamy na lata 2007-2013. Mamy tam 10 priorytetów. Pierwszym z tych priorytetów jest badania i rozwój, innowacyjność i przedsiębiorczość. I tutaj na przykład w ramach tego priorytetu wspierane są działania na rzecz wzrostu lokalnej konkurencyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw, czy na przykład wspieranie infrastruktury, która służy rozwojowi lokalnego biznesu. Czyli coś, co jest bardzo ważne, priorytet. No właśnie, a wy w waszym przypadku korzystaliście z regionalnego programu operacyjnego, z jakiego priorytetu? Priorytet czwarty, kultura. Działanie 4.1 i to jest infrastruktura kultury. I tu składaliście wniosek? Tu składaliśmy wniosek. Czy łatwo było uzyskać te dotacje? Z powodu, że bardzo mało wniosków było pozytywnie rozpatrzone, a bardzo dużo było złożone, czujemy się, że rzeczywiście jest trudno, ale jest to możliwe. Kolejne słowo, o którym będziemy mówić, to trwałość. Trwałość, no coś, co istnieje długo na przykład. No trwałość na przykład związku, takie trwałość, żeby było trwałe, nie? No coś takiego. To jest coś stałego, coś, co cały czas się utrzymuje. Długość, ważność. Coś, co długo wytrzymuje. To jest znaczenie jakiegoś, nie wiem, produktu i ile ma wytrzymałości. Trwałość. Jak coś jest trwałe, no to jest... Długowieczne. O, długo trwało. No, długie. Trwały oczywiście pochodzi od słowa trwać, a więc nie ulegać zmianom, zachowywać swoją podstawową i pierwotną funkcję. To znaczenie jest rzeczywiście w słownikach od czasów najdawniejszych do dzisiaj niezwykle częste. Ale gdybyśmy sięgnęli do dawnych słowników, zobaczymy, że pojawi się ono, to określenie, trwałość, dopiero w słownikach współczesnych. Dawniej zapominano o tym i nie zawsze dostrzegano to, co jest istotą owego trwania. No właśnie, trwałość. Dlaczego ta trwałość w przypadku unijnych projektów jest tak ważna? No bo można coś wybudować, zostawić, powiesić tabliczkę. No tak, ale jeżeli tak byśmy zrobili, wybudowalibyśmy i powiesilibyśmy tabliczkę i coś byśmy po wykorzystaniu środków unijnych zmienili, to wówczas ten obiekt nie zachowałby trwałości, bo w kontekście środków unijnych czy funduszy unijnych ta trwałość musi być przez takie obiekty na przykład zachowana przez 5 lat, to znaczy, że nie może być dokonana jakaś nadzwyczajna modernizacja, która naruszałaby charakter i warunki realizacji tego projektu unijnego. Także to ma być trwałe, to ma zostać jako symbol wykorzystania środków unijnych. Z jednej strony jest trwałość, a z drugiej strony jakby taka ciągłość, bo wiem, że wy państwo udało się wyremontować ten obiekt, ale macie też dalsze plany, prawda? Jak najbardziej. Znaczy, nie tylko, żeby jeszcze zadaszyć tarasy, które powstały przy ruinach, ale mamy obok to, co kiedyś była gorzelnią za życia Tadeusza Kosaka. I nam bardzo zależy ją zaadaptować też na cele kulturalne. No i czekamy na konkurs, który byłby odpowiedni właśnie na realizację tego projektu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. W następnym programie kolejne słowa związane z funduszami europejskimi, dodajmy często trudne słowa, odwiedzimy znów miejsce, które zostało odnowione dzięki europejskim pieniądzom.